W drodze powrotnej z wakacji na Bałkanach zatrzymaliśmy się w Blansku, niewielkim czeskim miasteczku położonym w kraju południowo-morawskim, nazywanym Bramą Morawskiego Krasu, u naszego przyjaciela Milosza, który zachęcił nas do odwiedzenia jaskini Punkwy. Tam jest jeden závodník z Brna, Abraham. To je Černé hory asi 3 kilometry. Sjedeš z kopce a po pravé straně je stanice. Nasza wyprawa zaczyna się w Skalnym Młynie, około 8 kilometrów od Blanska. Tutaj kupujemy bilety do jaskini, do której dowiezie nas zabytkowa kolejka turystyczna. Podróż potrwa około 10 minut. W tym czasie pokonamy odległość 2 km. W Morawskim Krasie odkryto ponad 1100 jaskiń i przepaści krasowych. Jaskinie Punkwy należą do najmłodszych. Są bogato zdobione różnorodnymi formami naciekowymi. Jesteśmy w Czechach i za moment wybieramy się do jaskini. Zobaczymy też przepaść Macochy. Podobno wrażenia są niesamowite. Przepiękne stalaktyty i stalagmity. Zobaczymy to zaraz na własne oczy. Czeka nas pół godziny pieszej wędrówki, a także będziemy płynąć łodziami. Jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie stroje, bo panuje tam temperatura 7-8 stopni, a zatem przygotowani i żądni wrażeń. Za moment podążymy do jaskini, aby zobaczyć na własne oczy te cuda natury. Turyści mogą zwiedzać jaskinię od 1910 roku. Najpierw udostępniono część suchą, natomiast po 10 latach zwiedzający mogą także pływać łodziami. Całkowita długość wszystkich znanych korytarzy jaskiń wynosi 4 km. Różnica pomiędzy najwyżej i najniżej położonymi fragmentami jaskiń przekracza 187 metrów. Znajdujemy się w sali przedniej. Mijamy strażnika, stalaktyt o długości 4 metrów i wchodzimy na most, skąd rozpościera się widok na przepięknie ozdobioną ścianę naciekami i na najpotężniejszą formację naciekową stalagnat subsalma. Obecnie całkowita długość trasy turystycznej wynosi 1250 metrów. W tylnej części znajduje się jeziorko lustrzane, w którym odbijają się interesujące formy naciekowe. Między innymi odwrócony parasol, dwie sowy, zamek na skalę oraz minaret turecki. Okazjonalnie odbywają się tutaj koncerty muzyczne.
schodami docieramy do sali tylnej. Podziwiamy tu parę stalagmitów, karła i wazę, a także długi stalaktyt igłę oraz interesującą grupę form naciekowych, zwaną cmentarzem tureckim. Obecnie znajdujemy się w komnacie u anioła, gdzie podziwiamy potężny stalagmat o unikatowym kształcie. Kolejnym przystankiem jest słynna na całym świecie przepaść Macochy. Widok na monumentalne skały o wysokości 138,5 metra od lustra wody dosłownie zapiera dech w piersi. Wielkość jej powierzchni jest równie imponująca – 174 na 76 metrów. Całkowita głębokość przepaści sięga 187,5 metra. Na samym dnie przepaści widać dwa jeziorka i tak zwane koryto jałowe. Jezioro górne ma około 13 metrów, a jezioro dolne 49 metrów głębokości. Ich poziomy nie są jednak stałe. Podczas wyjątkowo wysokich poziomów stanów powodziowych poziom wody podnosi się o kilka metrów. Wówczas dno przepaści zmienia się w jedno wielkie jezioro. Ciekawostką jest, aczkolwiek dosyć smutną, że aż do roku 1914 istniało w okolicznych wsiach niecodzienne rzemiosło, był to tragarz do wynoszenia samobójców z Macochy. Nazwa przepaści wiąże się z legendą o złej Macosze. Udajemy się do przystani i wsiadamy do łodzi. Płyniemy wąskimi tunelami aktywnym korytem rzeki Punkwy. Podziwiamy skalne nacieki, draperie, sople, zasłony oraz inne utwory martwicowe.
Po dotarciu do kolejnej przystani podziemnej zwiedzamy Sień Bobrów. Przechodzimy do sali Masaryka, by obejrzeć rurkowe stalaktyty oraz dominujący wśród nich potężny, podświetlony stalagnat słup Husa. Wieżyskiem punktu. Wrażenia są naprawdę niesamowite. Właśnie zwiedziliśmy przepiękną jaskinię, byliśmy w Dolinie Maczochy, płynęliśmy łodzią. Stalaktyty i stalagmity naprawdę robiły ogromne, niesamowite wrażenie, a zaraz czeka nas podróż kolejką. Po wypiciu filiżanki kawy wsiadam do kolejki, by raz jeszcze zobaczyć przepaść Maczochy z innej perspektywy, wierzchołka góry. Dotarliśmy kolejką na górę i przed nami przepaść Maczochy. Z przepaścią wiąże się legenda. W miejscowości Wilemowice żył wdowiec z małym synkiem Jankiem. Kiedy ożenił się ponownie, Janek zyskał nową rodzinę, mamę, a później także braciszka, którego niestety nękały liczne choroby. Janek zaś chował się zdrowo. Z tego powodu Maczocha nienawidziła swojego pasierba. Za radą zielarki, która powiedziała, że jej synek wyzdrowieje wówczas, gdy Janek umrze, postanowiła strącić go ze skały. Pod pretekstem zbierania owoców leśnych zaprowadziła go na skraj przepaści i zrzuciła. Jednak dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności chłopiec zatrzymał się na gałęziach drzew i zaczął wołać o pomoc. Usłyszeli go drwale i za pomocą spuszczonych lin od śmierci uratowali. Tymczasem podstępna Maczocha, wróciwszy do domu, znalazła swojego martwego syna.
Przytuliła do piersi jego ciało i na wpół oszalała z bólu po jego stracie, wróciła nad przepaść i skoczyła do ciemnej głębiny. Od tej pory przepaść nazywa się Macocha.